w imieniu Stowarzyszenia Góry Kultury na pierwszym spektaklu z cyklu Teatralne Parkowanie. W zeszłym roku, kiedy zorganizowaliśmy projekt Ulica od Nowa i pokazaliśmy tam spektakl Szalona Teofila Królika, otrzymaliśmy bardzo wiele głosów od Państwa, że fajnie by było, gdyby takich spektakli było więcej. No i dlatego postanowiliśmy zrobić taki projekt. To nasz teatr Biuro Podróży z Poznania. To jest teatr, który w tym roku obchodzi 30-lecie swojej działalności, który przez wiele lat wypracował swój własny, niepowtarzalny, wyjątkowy styl. Spektakl, który dzisiaj Państwo zobaczycie, został nagrodzony na wielu festiwalach, między innymi w Edynburgu. Spektakl nosi tytuł Carmen Funabre. Powstał, jego inspiracją były nasilające się konflikty etniczne, wybuch nacjonalizmu i wojna w Bośni. Podczas prac nad spektaklem członkowie zespołu spotkali się z uchodźcami z byłej Jugosławii. Te spotkania zaowocowały dzisiejszym spektaklem. Dziesięć tysięcy żołnierzy szło tam i nazad przemywu. Ciebie i mnie szukali ci żołnierze, szukali ciebie i mnie. To miasto ma 10 milionów dusz w swoich murach. Jedni z nich żyją w pałacach, a inni gnieżdżą się w norach. A tylko dla nas tam nie ma miejsca, ono nie ma tam nic. Widziałem 1000-piętrowy budynek. 1000 miał okien i 1000 drzwi, ale nawet jedno wejście nie było tam nasze. Ale nawet jedno wejście nie było tam nasze. We'll be right back.
wojna w Bośni to jest historia sprzed 25 lat. Czy ten przekaz, Pana zdaniem, jest dalej aktualny? Rzeczywiście to jest przedstawienie, które ma już sporo lat i ono było inspirowane wojną domową w Jugosławii, ale ten temat ciągle wraca. Wraca temat ofiar wojny, wraca temat uchodźców. Myślę, że ten tekst, niewiele jest ich przedstawienia, ale ten tekst, który pada w spektaklu Chcę przyjść do Ciebie i zjeść Twój obiad, to jest bardzo ważny tekst również dzisiaj w kontekście tego, jak bardzo się boimy obcych, w kontekście tego, jak bardzo boimy się otworzyć nasze serca, drzwi przed uciekinierami. Także myślę, że to jest ciągle aktualna, niestety, sprawa.